Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Beata Małgorzata Moniuszko, przedszkolak. Kto zasłaniał przed jedzeniem buzię i obudził wrzaskiem siostrę Zuzię, do akwarium wrzucił pomidora i w pociągu ugryzł konduktora. Kto samochód włożył do zmywarki, poucinał firanką falbanki i dziadkowi schował okulary? Nie czuł skruchy i nie poniósł kary ten łobuziak, mały przedszkolaczek. Na rozrabia, potem jeszcze płacze. Obiecuję, że już będzie grzeczny. Po obiedzie sam zje deser mleczny. Poustawia w przedszkolu krzesełka, poukłada kredki do pudełka, zje kolację w domu jak należy i odniesie do kuchni talerzyk. Po kąpieli pójdzie spać do łóżka, a gdy przyjdzie mama, dobra wróżka, odczaruje pomazaną ścianę i buziakiem przywita nad ranem.